No kilka godzin więcej. No dobra. Zobaczmy, co my tu mamy. Widzę, że tutaj nic ciekawego. Tam jest dom wielobnego. A tam jest krypta. Pylimy do krypty. Mam wrażenie, że się znamy. Możliwe. Straciłem pamięć. Nie słychamy. Pierwszy raz o czymś takim słyszę, ale wierzę, że to możliwe. Porozmawiaj z tą małą medyczką. Ona powinna znać się na takich sprawach. Shani nie potrafi mi pomóc. Szkoda. Ale już wiem, skąd cię znam. Jesteś Geralt z Rivii. Wynająłem cię w Nowigradzie. Oczyściłeś mój skład towarów z Garkainów. Skoro tak twierdzisz... Nie byłem w stanie zapłacić ci pełnej stawki, mimo to wspomogłeś mnie w potrzebie. Cóż, widocznie byłem kiedyś bardziej naiwny. Dorobiłem się majątku. To dobra okazja, żeby spłacić stary dług. Przydadzą mi się pieniądze. Proszę, oto 100 orenów. Czy dalej uważam, że ta gra jest głupia? Nie, już nie. W ogóle mamy orenów teraz? 200, może stać nas na księgę już teraz. A nie wiem, czy mi się chce tą księgę teraz kupować. Klucz! Zaraz, jakbym Ardem przypieprzył to. Nie mogę widzieć. Świeże groby. Przez tę wioskę najwyraźniej przeszła niedawno zaraza. Strażnik Mikul chętnie kupuje trofea myśliwskie. Wbijamy ich, musimy okraść po prostu. Pan wieśniak tu jest. I pani wieśniaczka. Dwa krzesiwa. Ojej. Mam wielką nadzieję, że jeszcze kiedyś się spotkamy. Abigail przednio maść na czyraki sprzedaje. A ja mam tych krzesiw, Jezu. Za dużo po prostu. Mam już ponad 30. No, tamto nie ma sensu. Na twoim miejscu nie paradowałabym z bronią przed oczami strażników. Dzięki, że mi o broni przypomniałaś. Nie wgrałem tych pochw na mieczy. Na miecze. Chwileczkę. Dobra, jestem z powrotem, jak widzicie, już pochwa na miecz jest. Zapomniałem o tym. Taki drobny szczegół, a fajnie to wygląda. Tam jest za dużo ludzi.
Dobra. Nie chcę mi się zwiedzać tych chat. Kiedyś może zwiedzę. Bez nagrywania. Ej, ja się nie cofam przypadkiem? Tak, cofam się. Super. Muszę tam prosto iść. Dziewczynki jakieś. Hej tam! Nie ukryjesz się, nie ukryjesz! Bestia. Ciekawe zabawy mają. Jak to sporo jest tutaj tych chat do zwiedzenia. Idziemy. Polimy trochę nagretnie, to może zmienię ustawienia. Zdziemko. Dobra, może być. Chociaż wtedy lepiej wyglądało, no ale teraz mi tak nietnie mocno. Stoi przybłę, znaczy człowie... kimżeś jest? Wiedźminem, jak zauważyłeś. A my jesteśmy milicja. Porządku pilnujemy. Nie przeszkadzajcie sobie, już idę. Musimy zobaczyć, czy aby chory nie jesteś. Mam immunitet. Jestem odporny na choroby zakaźne. Ja tam nie wiem nic o żadnych immunitach. Sprawdzić musim. Jak? No, oglądnąć musim. Wyglądacie paskudnie, ale chyba zdrowo. A możecie przejść. Bywajcie. Ojej. Wyglądacie paskudnie, ale chyba zdrowo. Tak, takie teksty akurat są mocne. Zgin, przepadnij! Niech spali cię wieczny ogień, czarci synu! Spokojnie, wielebny, chcę tylko porozmawiać. Nie ma o czym. Jest. Szukam salamandry, ponoć można ich tu spotkać. Zabiją nas przez siebie. Odejdź! Potrafię się odwdzięczyć. Co masz na myśli? Słyszałem, że macie problemy z bestią. Nic ci do tego. Jestem wiedźminem. Mógłbym wam pomóc. Był tu ostatnio inny wiedźmin. Zwał się chyba Berengar. Obiecał, że pomoże nam zabić bestię. Ale kiedy tylko usłyszał jej skowyt, wziął nogi za pas. Nie chce mi się w to wierzyć. Ale ja nie jestem Berengarem. Jeśli chcesz, bym uwierzył w twoje dobre intencje, ponieś światło wiecznego ognia do ludzi, by rozjaśniło mroki. Naokoło wsi jest 5 kapliczek. Nie myślisz chyba, że ogień odstraszy bestię? To nie jest po prostu przerośnięty wilk czy pies. Wieczny ogień, bluźnierco. Owszem, odstraszy bestię, albowiem powiedziane zostało. Mimo iż mrok w duszy jego, a oblicze potworne, nie sądźcie go pochopnie, albowiem poniesie płomyk nadziei w noc niebezpieczną. Jeszcze tylko w blasku ognia wiecznego bezpieczni będziecie. Zgoda, ale będzie ci to kosztowało 100 orenów. Niech będzie, ale pamiętaj, wieczny ogień musi zapłonąć nocą we wszystkich 5 kapliczkach, inaczej wszystko na nic. Trochę zbugowane to jest. Tutaj długa pochwa na miecz widać, no ale warto było. Szukam mężczyzn z broszą w kształcie salamandry. To nie jest mądry pomysł. Czemu tak myślisz? Z takimi jak oni nie warto zadzierać, jeśli człowiekowi nie śpieszno na tamten świat. Wyglądam na kogoś, kto się boi? Przed tobą był tu inny wiedźmin. Też wyglądał na chojraka. Widzisz go tu gdzieś? Nie? Bo uciekł. Ja nie mam zwyczaju uciekać. Zadzieranie z salamandrą to poważna sprawa, wiedźminie. Cała wioska się ich boi. I nie bez przyczyny. Dlatego pamiętaj, że musisz przekonać nie tylko mnie, ale również pozostałych mieszkańców. Co mogę w takim razie zrobić? Jeśli o mnie chodzi, to chciałbym, żebyś zajął się sprawą bestii. Żeby przekonać pozostałych, powinieneś udać się do Oda, Mikula i Harena.
Zobaczymy, czy poradzisz sobie z ich problemami. Odo, Mikul, Haren? To jakieś ważne osobistości? Wszyscy mieszkają na podgrodziu od dziecka. Znamy ich i szanujemy. Odo od niedawna jest bogaty. Haren jest kupcem, a Mikul pracuje w straży miejskiej. Zdobądź ich zaufanie, a reszta mieszkańców też ci zaufa. Zobaczymy. Czekaj, nie zaufają ci, jeśli nie będą wiedzieli, że ja cię przysyłam. Pokazuj im ten sygnet wiecznego ognia. Luzik. I teraz przeciągamy sobie. O. No właśnie. I już sygnecik, pięknie wszystko, prawda? A więc, musimy rozpalić kapliczki. Obiecałem Wielebnemu, że zapalę to nocą. Czyli trzeba iść w kimę, jestem, tak? Strasznym stworem lataczem. Aha. Dobra. Musimy znaleźć jakieś ognisko, czy coś w tym stylu. A przynajmniej dobrze by było, gdybyśmy jakieś znaleźli. No, zbugowane drzwi, się jasno świecą. Co to? Do mnie pijesz? Co tu masz? Jesteś wiedźminem? Skąd wiesz? Nie odpowiada się pytaniem na pytanie. Niedawno widziałam kogoś podobnego do ciebie i zapytałam Wielebnego, kto zacz. Nie wiem, jak się nazywał. Wiem tylko, że próbował przedostać się do miasta. Udało mu się wejść do Wyzimy? Nie wiem. Dogadywał się z Wielebnym. Może Klecha mu pomógł. Możesz powiedzieć więcej na temat tego wiedźmina? Nic więcej nie wiem. W takim razie porozmawiajmy o czymś innym. A. Tak. Dużo jest dialogów w tym let's playu, no ale co poradzimy? Nie da rady. Ojej. Niedźwiedzie sadło. To jest, tego jest. Gdzieś chyba tam jest to, ta bestia wyłazi. Ale ja nie mam zamiaru się do niej wybierać jak na razie. Jak na razie! Spokojnie, jak na razie to nie chcę tam nic robić za ciekawego. Dobra, odnicho. Musimy w nocy. Bo w nocy jest wszystko ciekawsze. Dwanaście, która jest? 22 będzie spoko. No, dobra, niebezpiecznie już jest. Ale to dobrze. Bo tutaj chyba utopce właśnie chodziły. Rację? A nie, też bandyci jacyś. Nie być krasnalu. Czego chcecie od tego krasnoluda? To nie ludź, brodę mu ogolimy. Będzie dla was lepiej, jeśli grzecznie odejdziecie. Miłośnik nie ludzi, co? Schowaj broń chłystku i przestań machać łapami, bo ci je utnę. Hardy się znalazł. Dobra, chłopaki, na niego ubić to dziwadło. Sami tego chcieliście. A pochybel, skurwysyno! Szybko z nimi poszło jakoś? Dziękuję, że mnie od tych obwiesiów ocaliłeś. Zaraz, zaraz! Geralt! To ty? Tu, na psa urok! Coś się stało? Nie wyglądasz najlepiej. Mam nadzieję, że ci nic nie zrobili. Cały wiedźmin. Umarł, wrócił do żywych.
5 lat nikt go nie widział, a teraz pyta, czy coś się stało. Kim jesteś? Zoltan. Gorzałki się opiłeś. Jestem Zoltan Chivaj, twój kumpel. Opowiadaj, co się z tobą działo. Dlaczego się nie odzywałeś, co z... Powiedzmy, że nie bardzo mogę się wytłumaczyć. Przed Zoltanem Chivajem nie musisz się z niczego tłumaczyć. Cieszę się, że cię widzę. Chociaż miło by było wyjaśnić parę spraw. Nie rozumiesz. Straciłem pamięć. Pamiętam kilka ostatnich tygodni. Wiesz co, Geralt? Napijmy się piwa i pogadajmy jak za dawnych czasów. Wyglądasz, jakby coś cię gryzło. Gryzie mnie jedna paskudna sprawa. Jakiś czas temu mój przyjaciel wybrał się do tej wiochy i miał się stawić na spotkanie, a się nie stawił. I myślisz, że coś mu się stało? Mam nadzieję, że nie, ale nie zdziwiłbym się, gdyby wpakował się w kłopoty. Niedawno przyłączył się do wiewiórek i zajmował się handlem z hawekarami. Kim są wiewiórki i hawekarzy? Wiewiórki to nie ludzie, którym się wydaje, że strzelając do ludzi z gęstych krzaków wywalczą sobie wolność i równe prawa. A hawekarzy to kupcy, którzy sprzedają im broń za ciężkie pieniądze. Pojmuję. Nie jestem tu mile widziany. Słyszałem już oskarżenia o to, że to nie ludzie sprowadzili zarazę, bestie i krosty na życi wielebnego. Dlatego nie mogę go sam poszukać. Będę miał oczy szeroko otwarte. Powiem ci, jeśli znajdę jakiś trop. Dzięki, Geralt, druhu. Zoltan, muszę już lecieć. Pogadamy później. Na razie. Pudełko z kośćmi do gry. Ciekawe. Bardzo wiałe miecze, chyba mi się nie przydadzą. Nie sądzę, żeby mi się przydały. O, trochę renów. No, reny się zawsze przydadzą. Mamy tutaj... Jaka śliwkowa. Nie chcę. Nawet nie mogę jej wziąć. Tej nalewki. Dobra. Chleb z szynką. Popatrzmy. O, utopiec. Właśnie tutaj utopce są. My musimy kilka rozwalić, także... Także nam to w smak. Aha, tylko muszę tamtędy przejść. No dobra, spoko. Wąski, nie boicie się? No ja myślę, że nie. Patrzcie na medalion teraz. Rusza się lekko. Coraz bliżej. I już. Kilku ich było. Są szczątki jakieś. Jad. Co my mamy zrobić tak szczególnie? Krew trzech guli. Bestiariusz. No, muszę mieć wpis o gulach. Ajej. Trochę mi to nie w smak. Ale była przygoda, bardzo. Fajnie. No teraz idziemy do tych zasranych kapliczek. Wściekły pies. Bark jest.